Mieliśmy już jedno spotkanie międzypaństwowe, poprzednie, w której Polak doskonale sobie poradził. No ale teraz mamy mecz międzypaństwowy. Troszeczkę inaczej niż to zwykle było. Zawodnicy zaczęli od wzajemnego badania się. Bardzo spokojny początek rundy. To chyba, co powiedziałeś, to wielkie doświadczenie powoduje, że Przemysław Zielnicki nie rusza tak ostro, chce wybadać swojego rywala. Dokładnie, myślę, że czeka na ruchy rywala, żeby ocenić, oszacować. Zobaczymy, jak przebiegnie ta pierwsza runda. Widzimy, Litwin próbuje odepchnąć. Ale są to próby na razie takie niemrawe. Nie doszło jeszcze do ostrej wymiany uderzeń. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Zawodnik litewski dobrze porusza się przy linach. Nie daje się zamknąć w narożniku. O, proszę zobaczyć. Zawsze przesuwa się. Teraz odepchnięty frontkickiem. Przemek boksuje na presji. Myślę, że za chwileczkę dobierze się do Litwina. Tak, wszyscy czekamy na... Czy znasz tego zawodnika? Tak, znam. Znam, oglądałem go nieraz. Medalista Mistrzostw Świata Europy. Polski. Jakie mam mocne strony. Oj, teraz wyładował serię bokserską i zakończył potężnym low kickiem. Takim, bym powiedział, zawodowym stylu, lewą przednią ręką sobie troszeczkę ustawia przeciwnika. Tak, tak, dokładnie. Wiem, że kiedyś ta technika była dozwolona w zawodowym boksie, później już nie. Tak wygląda, jakby Przemek się nastawiał na jeden decydujący cios z prawej ręki. Zobaczymy, czy to mu się uda. No tak, tych akcji było mało, ale jeśli były, no to były bardzo zdecydowane. Oczywiście mówię o polskim zawodniku. Dokładnie. Bardzo ładne kopnięcie okrężne. Lynch. I teraz mocne uderzenie Litwina. Tak, pierwszy wyraźny cios Litwina. Zobaczymy, jak odbierze to Przemysław Zielnicki. I mamy koniec pierwszej rundy. Przypomnę, walki toczą się przez 3 rundy, przez 3 minuty. 3 rundy, 3 minutowe. Andrzej Januszka i Przemysław Zielnicki. Dwóch gladiatorów, którzy obecnie toczą bój. Tempo spokojne, ale myślę, że ta runda może być zaliczona do Przemka Zielnickiego. Z racji tego, że był bardziej aktywny, bardziej boksował na presji. Myślę, że sędziowie tak to wypunktowali. Ta wspaniała akcja tutaj, kiedy przymknął w narożniku swojego narożniku, rywala. Dokładnie. Bardzo ładna kombinacja, bardzo ładne kopnięcie okrężne. Zobaczymy, jak będzie na przebieg druga runda. Ale mam wrażenie, to co powiedziałeś, że poluje na jeden decydujący cios, że chciałby swojego przeciwnika po prostu zetrzeć z ziemi. Tym bardziej, że boksuje u siebie. A więc ma co pokazać. Widzimy, przy zawodnikach są odpowiednie kolory. Więc określające narożnik. Polak w czerwonym narożniku, czerwone rękawice dlatego, no i Litwin niebieski narożnik, niebieskie rękawice. Litwin, jak widzimy, kiedy tylko może, od razu przechodzi do klinczu. Widać, że jest to zawodnik prawdopodobnie trenujący Muay Thai.
to właśnie cecha szczególna tych zawodników, którzy główną strefą, płaszczyzną walki jest właśnie clinch. No właśnie, ma taki dziwny styl, ale ten styl okazuje się skuteczny. Męczliwy, ale skuteczny. Pamiętamy takim stylem w boksie był Ruiz, który także, no, nie był to czysty boks. Często klinczował, wymęczał przeciwników, no i wygrywał swoje walki. Nie było to efektowne, ale efektywne. Sędziana pompnął Litwina, aby wyżej uderzał. W wykonaniu Przemysława Zimnickiego. No i faktycznie w tej rundzie troszeczkę wyrównała się ta walka. I z racji tego, że Litwin jest w ataku, może być zaliczona ta runda dla Litwina. No zobaczymy. Jeszcze została minuta, także poczekamy. Myślę, że Przemek trzyma, że kopnięcie w krocze, ale jednak nie. Bardzo ładny prawy. Trafił Litwina. Częsta walka w klinczu. Niewygodny ten Litwin, Karol, myślę. Niewygodny. Tak, tak. Ale co jest siłą Litwina? Myślę, że naszemu zawodnikowi brakuje trochę szybkości. I 10 sekund do końca. Zobaczymy, czy Przemek zaakcentuje tą rundę, czy nie. Wydaje mi się, że zostawia siły na ostatnią, trzecią, decydującą rundę. No by, oby, dlatego że trudno mi powiedzieć, ale raczej ciężko będzie zyskać Ziemnickiemu uznanie w oczach sędziów tą rundą. Myślę, że pierwsza runda dla Przemka Ziemnickiego, natomiast druga runda dla Litwina. Mamy remis. Mamy remis. Także czekamy na trzecią rundę, trzecią konfrontację i zobaczymy, ile wykrzesa Przemek. Trzeba także dużo powiedzieć o oprawie tej gali. Naprawdę wspaniale przygotowane widowisko. Mamy dwa wielkie telebimy. Ring bardzo dobrze zrobiony. Naprawdę organizatorzy postarali się. Nie mamy czego się wstydzić. Ja często, będąc na zachodzie, oglądając inne gale, mówiłem, że Polacy naprawdę robią dobrą robotę, że wszystkie gale, które robimy, nawet te małe, nawet bym powiedział bardzo lokalne, zawsze stoją na dobrym poziomie. I robią wrażenie, naprawdę. Ta dzisiejsza gala robi wrażenie, komplet publiczności. Bardzo fajne walki. Jak do tej pory, a oczywiście wiadomo, że nie doczekaliśmy jeszcze głównej walki wieczoru. A im dalej, tym powinno być lepiej. Ciężka przeprawa. Ciężka przeprawa, tak, tak. Myślę, że niewygodny jest przeciwnik Przemysława Ziemnickiego. Wydawało się, że w tej pierwszej rundzie Ziemnicki jakby złapał rytm walki, że rozpoznał swojego rywala, no ale okazuje się, że nie. I proszę, Litwin przeszedł teraz do kontrofensywy. Żeby nie skoczyło to się niespodzianką. Ziemnicki musi zaatakować z racji tego, że zostało 2 minuty do końca rundy. Bardzo ładny podbródkowy teraz w wykonaniu Przemka. No, znowu Litwin zadał parę uderzeń. Tak, Litwin odwzajemnia się. Wyrównana ta runda. Walga Matowski. Bardzo ładny prawy. Litwin stoczył tylko 38.
żadnego porównania z naszym zawodnikiem. 38 wygranych, 7 przegranych. Ale jak widzimy, no nie zawsze doświadczenie decyduje. Były to też z drugiej strony amatorskie walki. Zmaga się doping za polskim zawodnikiem. Widać, że on potrzebuje właśnie tego dopingu. Tak, Przemek musi podkręcić tempo. Została ostatnia minuta. Jeżeli myśli o zwycięstwie, musi podkręcić tempo. Litwin też wydaje się już mocno zmęczony. Mam wrażenie, że obydwaj są już dosyć zmęczeni i czekają na końcowy gong. Ale zostało jeszcze 30 sekund. 30 sekund, tak, i myślę, że Przemek wykrzesa jeszcze fajne 2-3 akcje, które zadecydują o przebiegu walki. I jego ręka pójdzie w górę. I ostatnie 15 sekund. Teraz trochę Ziemnicki pogonił swojego rywala. Chociaż żadnych zdecydowanych akcji nie było, ale próbował zepchnąć do obrony. No i mamy zakończenie trzeciej rundy. No i koniec walki. Z niecierpliwością będziemy oczekiwali na rezultat. Ja bym stawiał na remis, Karol. Trudno mi powiedzieć. Jest to Artur Kornik-Soliński, mistrz KSW w kategorii piórkowej. Myślę, że te ostatnie dwie akcje w końcówce trzeciej rundy zadecydowały i ręka Przemka pójdzie do góry. O ile sędziuje walki MMA, o tyle w walkach kickbokserskich, no, wolę nie zabierać głosu, zwłaszcza przy tak wyrównanej walce. No myślę, że być może faktycznie remis byłby sprawiedliwy, chociaż nie wiem, może nawet z drugiej strony zawodnik litewski sprawił się troszeczkę lepiej. No ciężko mi powiedzieć. Już będziemy wiedzieć za sekundę. Myślę, że Przemek jednak przybył. No miejmy taką nadzieję, że pomyślnie zacznie na swojej ziemi. W końcu boksuje na swojej ziemi. Że zacznie nam się pomyślnie. Zwycięża w tej walce Przemysław Zawodnik Polski.